Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie na kanale Filmy Rolmech. Jest to przetrząsacz sześciowirnikowy P6651 oraz P6771 oraz wersja ciągniona P6771C. Wybił się bardzo na rynkach również, jak i nie tylko polskich, ale i zagranicznych, ponieważ jakość wykonania i mocnej konstrukcji, wysoka wydajność oraz szybko ubywająca praca w większych przetrząsaczach prowadzą do zdobywania klientów na rynku polskim, jak i także na rynku zagranicznym. Maszyny te są większe i obrabiają już większą powierzchnię łąk, pastwisk czy użytków zielonych, lub też świadczą nawet usługi rolnicze do zbioru zielonki w dzisiejszych czasach. Przekładnia solidna, hermetyczna konstrukcja wszystkich przekładni przetrząsacza pracująca w oleju zapewnia długą żywotność oraz bardzo cichą pracę. Przekładnia pomiędzy wirnikami to dobrze znane rozwiązanie na przegubach kardana. Wyposażone jest w smarowniki, co zwiększa żywotność przekładni. Układ zawieszenia jest wyposażony w mechanizmie, dzięki któremu przy podnoszeniu maszyna ustawia się w położeniu centralnym. Zaprężenie amortyzatorów sprężynowych stanowi dodatkowe wsparcie, a zaczep wachliwy zwiększa zakres skupienia w mechanizmie skrętnym, ułatwia to manewrowanie. Po podniesieniu przetrząsacza do pozycji transportowej maszyna jest automatycznie z ciągnikiem stabilizowana. Przedstawiony na filmie przetrząsacz ma szerokość roboczą 7 metrów 70 cm. W szerokości transportowej jest to 3 metry, w wysokości transportowej jest to 4 metry w górę. Minimalne zapotrzebowanie mocy do tego przez ciągnik wynosi 60 koni mechanicznych. Wydajność robocza to około 9 hektarów 20 arów w ciągu godziny. Waży zaledwie 945 kg. Gwarancja na to wynosi 2 lata. Posiadamy w ofercie produkty marki Samasz w naszych filiach w Rolmechu. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu i dzwonienia do naszych handlowców. Podane numery telefonu widniejące na ekranie oraz na innych filmach w naszych innych oddziałach. Pozdrawiamy bardzo serdecznie i zapraszamy do kontaktu.